W Żernikach odbył się pierwszy międzypokoleniowy piknik Nordic Walking. Międzypokoleniowy piknik Nordic Walking z inicjatywy czterech rad osiedli. Żerniki, Obrońców Pokoju, Śródmieście i Zatorze. O godzinie 10 rano uczestnicy pikniku wyruszyli marszem w trasę o długości około 12 km pod przewodnictwem profesjonalnego instruktora. Podczas marszu czekało na nich wiele atrakcji, m.in. przejście nową ścieżką stworzoną z myślą o pasjonatach Nordic Walkingu, zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz odrestaurowanego pałacu, jak również pokazy strażackie. Podstawą przemieszczania jest przejście pieszo-ski Kamis pod okiem instruktora. Natomiast wiele obiektów bardzo ciekawych w tej części Gliwic się znajduje. Między innymi zabytkowy drewniany kościół, który mieści się na szlaku kościółków drewnianych, dawny pałac właścicieli tych okolicznych ziem, no oczywiście las piękny, no i wiele, wiele atrakcji po drodze. Chcieliśmy też pokazać, co się dotychczas zdarzyło, na przykład, że zbudowaliśmy ścieżki takie profesjonalne Nordic Walking. Bardzo aktywnie się włączyły kluby seniora, które u nas już też chodzą z kijkami. No, zapraszaliśmy wszystkich, którzy chcą być aktywni, czyli od najmłodszych do najstarszych. Natomiast zebrała się grupka takich około 200 osób, w sumie chyba będzie, i udało się, że część tych osób przeszła całą trasę. Mamy dosyć dużą grupę, jak widać jesteśmy zakoszulkowani, i seniorów, i radnych, i osób towarzyszących ze Śródmieścia. Dobry pomysł. Przede wszystkim realizuje to, co ja bardzo lubię robić zawsze w wolny czas, czyli być na zewnątrz i ruszać się. Było bardzo fajnie, trasa piękna, długa, wiele rzeczyśmy się dowiedzieli tutaj w okolicy, co się dzieje. No i zachęcam, żeby takie imprezy robić częściej. No warto nawet, i żeby kondycję sobie poprawić. Dla zdrowia oczywiście, nie? Ogólnie. No i między ludźmi się jest, poznaje się dużo znajomych, świeże powietrze. Przewodnik, który nam opowiedział tu o pałacyku, o kościele w Szałszy. No w sumie to takie było edukacyjne troszeczkę, no także bardzo, bardzo udany, bardzo udany wypad taki za miasto, powiedzmy już. Także no super, super. Mimo że mieszkałam przez wiele lat na Zatorzu, to i tutaj bywałam wiele razy, to nie znałam historii Szałszy. Przejeżdżając przez nią rowerem, nie wiem ile razy, tysiące chyba, to nie znałam, także dowiedziałam się coś, co pominęłam do tej pory. Od godziny 14 na terenie restauracji Modrzewiowy Dwór na wszystkich przybyłych czekało wiele niespodzianek. Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanych placów zabaw, konkursów oraz zabaw z profesjonalnymi animatorami. A na starszych czekał pokaz gry na akordeonie oraz zabawa taneczna.